Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy mówić o rzeczach trochę bardziej smutnych niż Konstytucja 3 maja, którą ostatnio relacjonowałam. Mianowicie o wojnie w obronie Konstytucji i targowicy. W preambule do Konstytucji 3 maja jest taki fragment, że żyjemy w tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła. Dogorywającej, czyli kończącej się. No i właśnie 9 stycznia 1792 roku Katarzyna II, Rosja, zawarła pokój z Turcją, kończąc kilkuletnią wojnę. Imperatorowa rosyjska wezwała natychmiast do siebie polskich przywódców, którzy ją wielokrotnie prosili, nieoficjalnie, o interwencję w sprawy Polski. Warto zapamiętać nazwiska tych, którzy w imieniu nie wiadomo czyim, ale przede wszystkim własnym, ważyli się przeciwstawić całej Rzeczypospolitej. To Ksawery Branicki, hetman wielki koronny, żonaty z nieślubną, najprawdopodobniej była ona nieślubną córką Katarzyny II. To Seweryn Rzewuski, hetman polny koronny, niegdyś więzień Repnina w Kałudze, ale człowiek, który był fanatykiem buławy i własnej władzy i który uważał, że dla buławy można wszystko zmienić, byle tylko on te prerogatywy, które niegdyś hetman miał, posiadł. I wreszcie Szczęsny Potocki, z koronnych mówię wreszcie, Szczęsny Potocki, największy bogacz w koronie, mający dobra przy granicy z Rosją, w województwie bracławskim przede wszystkim, głęboko przekonany, że jego zdanie liczy się nieporównanie bardziej niż opinia całej Rzeczypospolitej, która przecież, przypominam, w lutym 1792 roku gremialnie akceptowała Konstytucję 3 maja, zdejmując z niej już to piętno powstania w drodze zamachu stanu i nadając jej rangę aktu aprobowanego przez całe społeczeństwo. Byli jeszcze dwaj z Wielkiego Księstwa Litewskiego pochodzący politycy, bracia Szymon i Józef Kosakowski. Józef, biskup inflandzki, wieloletni pensjonariusz ambasady rosyjskiej, inteligentny, który chyba rządził bratem, Szymonem Kosakowskim, generałem służby rosyjskiej. Ci nie pochodzili z rodu magnackiego, co w sumie wyszło jeszcze na gorsze, bo rządząc Litwą w epoce targowickiej, bez żadnych skrupułów bogacili się jej kosztem. Jeszcze raz powtórzymy. Targowica to była konfederacja zorganizowana w Rosji i przez Rosję kierowana. Bez Konfederacji Targowickiej, czyli zbioru tych magnatów z ich klientami, którzy prosili, zdecydowali się oficjalnie poprosić Katarzynę o interwencję w Polsce, ta interwencja i tak by się odbyła. Ale to nie zdejmuje, nie może zdjąć odium z tych, którzy wbrew narodowi uważali, że to, co ten naród sobie ustanowił, a co ich zdaniem, czy ich co kłóciło się z ich prywatnymi ambicjami, że to można unieważnić przy pomocy obcego mocarstwa. W marcu i kwietniu w Petersburgu rzekoma Konfederacja Targowicka, tworzona, jak powiadam, nie w Targowicy, tylko w Petersburgu, pod dyktando Katarzyny uchwalała swój akt konstytucyjny. Oficjalnie Rosja nie wypowiadała nawet wojny Polsce, tylko interweniowała na prośbę prawdziwych patriotów. Oczywiście imperatorowa rosyjska lepiej niż my wiedziała, kto jest w Polsce prawdziwym patriotą. Nadano Konfederacji nazwę już po przekroczeniu przez wojska rosyjskie granicy, dlatego że wedle prawa polskiego Konfederacja mogła być zawiązana tylko w kraju. No i zawiązano ją, antedatowano ją jako zawiązaną jakoby 14 maja 1792 w nadgranicznym miasteczku Targowicy. Warto dodać, że w rosyjskiej umowie podpisanej między Katarzyną a Konfederacją Targowicką imperatorowa rosyjska poręczała całość Rzeczypospolitej, czyli zabezpieczenie od rozbioru. Tego nie dotrzymała. Warto też przypomnieć, że w akcie Targowicy nigdzie nie było wzmianki o tym, podobnie jak nie było tego w rosyjskiej deklaracji złożonej polskim władzom 18 maja 1792, to była de facto deklaracja wojenna.
Nie było mowy o sejmika z 14 lutego 1792 roku, legitymizujących w pełni głosem całego narodu Konstytucję 3 maja. Konstytucję Targowica i jej poplecznicy, czy może odwrotnie trzeba by powiedzieć, prawda, bo Targowica była tylko listkiem figowym dla rosyjskiej interwencji, traktowali Konstytucję 3 maja jako zamach na wolność, ponieważ wprowadzono tam m.in. dziedzictwo tronu. Wojska rosyjskie wkroczyły do Polski po to, żeby siłą narzucić, obalić ustrój konstytucyjny i narzucić nowe porządki. Bardzo niekorzystny był układ sił między rosyjskimi a polskimi wojskami. Wkroczyło około 100 tysięcy wojsk rosyjskich znakomicie uzbrojonych i uskrzydlonych świeżymi zwycięstwami nad Turcją. Polskiej armii było około 58 tysięcy, słabo uzbrojona, bez przygotowanych w porę magazynów wojskowych, no i bez tego doświadczenia wojskowego oczywiście, bo to tworzono, jak Państwo pamiętają, na mocy uchwały Sejmu z 20 października 1788 dopiero, więc mieliśmy niecałe 4 lata na przygotowanie tej armii. Sejm się zawiesił, całą władzę nad wojskiem przekazano, zgodnie zresztą z ustawą rządową 3 maja, w ręce króla. Dowództwo nad armią mieli dwaj wybitni oficerowie, książę Józef Poniatowski, bratanek króla, wykształcony w Wiedniu, w austriackiej armii, i Tadeusz Kościuszko, znany z doświadczeń wojny w Ameryce, wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Bardzo szybko padło Wielkie Księstwo Litewskie. Już w czerwcu 1792 Wilno znalazło się w rękach rosyjskich, miesiąc po rozpoczęciu wojny. Także i Armia Koronna nie bardzo mogła poszczycić się zwycięstwami. Tu trzeba wspomnieć bitwę pod Zieleńcami na Wołyniu 18 czerwca 1792 roku, gdzie trochę liczniejszy polski oddział pokonał Rosjan, ale nie stać go było już na to ze względów psychologicznych, żeby pójść dalej za tym atakiem. Słusznie się zresztą obawiano, że Rosjanie mogą wezwać odwody i to się może różnie skończyć. O bitwie pod Zieleńcami, dowodzonej przez księcia Józefa Poniatowskiego, można powiedzieć także ze względu na to, że po to, aby podkreślić wagę tego zwycięstwa i zachęcić żołnierzy do bardziej aktywnej postawy, Stanisław August ustanowił do dziś najwyższe polskie odznaczenie Order Virtuti Militari, czyli za męstwo wojskowe. Od virtus virtutis cnota, prawda? To jest dativus. Druga ważna bitwa w tym czasie w Koronie to była bitwa pod Dubienką miesiąc później, miesiąc po Zieleńcach, w której znacznie liczniejszy korpus rosyjski walczył z polskimi wojskami broniącymi sforsowania Bugu. Udało się Tadeuszowi Kościuszce, który tym razem był głównym dowodzącym, nie dopuścić do rozsypki polskiej armii, ale Rosjanie Bug sforsowali. Czyli w gruncie rzeczy ta wojna była wyraźnie przegrywana. Jednak nie po bitwie pod Dubienką, tylko już 4 dni po bitwie pod Zieleńcami polscy przywódcy zwrócili się pismem króla z 22 czerwca 1792 roku do Katarzyny II z prośbą o rozejm i z ofertą tronu dziedzicznego dla jej wnuka, wielkiego księcia Konstantego. To jest wyraz niewiary w szanse wojskowe Polski. Nikt wśród polskich przywódców, nie tylko król, ale nikt nie wierzył, że można wojska rosyjskie pokonać. Wojnę narzuconą nam traktowaliśmy jako pewnego rodzaju demonstrację zbrojną, uważając, że im więcej zwycięstw odniesiemy, tym łatwiej będzie potem kapitulować i tym łatwiej da się uchronić w negocjacjach z Rosją, na które liczono, zdobycze Konstytucji 3 maja. Ale w odpowiedzi Katarzyny, na którą król musiał czekać ponad miesiąc, Katarzyna nie wdawała się w żadne
obietnicę negocjacji, tylko zażądała, aby najpierw Stanisław August przystąpił do Konfederacji Targowickiej, czyli aby uznał tych rzekomych prawdziwych patriotów, którzy tu jakoby tylko w formie pomocy dla prawa, dla ochrony prawa wprowadzili wojska rosyjskie. Stanisław August na naradzie z najwybitniejszymi polskimi przywódcami, którzy tworzyli razem Radę Wojenną, zdecydował o przystąpieniu do Targowicy. Tam była proporcja głosowania 8-5, przy czym ten krok, decyzja o przystąpieniu do Targowicy, był podyktowany przede wszystkim chęcią ratowania państwa. Obawiano się bowiem, że za Konstytucję 3 maja, po przegranej wojnie, Polska zapłaci nowym rozbiorem. I trzeba powiedzieć, że nawet ci z polskich polityków, którzy podczas tej narady wojennej 23 lipca 1792 roku mówili o tym, aby nie kapitulować, nie dawali żadnych rad, jak można się dalej bronić i co, w jaki sposób uchronić państwo przed nowym rozbiorem. W tej sytuacji Stanisław August zdecydował się przystąpić do Targowicy. To jest początek jego czarnej legendy, bo to był krok, który rozumieli może przywódcy państwa, ale którego gros społeczeństwa nie rozumiało, tym bardziej, że było przez ten rok, jaki upłynął od Konstytucji 3 maja, karmione propagandą, jak to w tytule artykułu napisał Jerzy Michalski, wybitny badacz XVIII wieku, wszystko pójdzie wyśmienicie, damy radę obronić Konstytucję. Doszło do pewnego rodzaju podziału ról. Stanisław August, przedstawiciel państwa, pozostał z akcesem do Targowicy. Przywódcy sejmowi wyjechali na emigrację, umówiwszy się z monarchą, że on spróbuje wynegocjować z Katarzyną zasady kapitulacji, chroniąc jak najwięcej z Sejmu Czteroletniego, i wtedy oni wrócą. No bo uważali, że przecież wiedzieli, że Targowiczanie nie mają w kraju żadnego miru, że o wszystkim decydują wojska rosyjskie. Świadczyły zresztą o tym postępy rosyjskiej armii. Póki armia rosyjska na wschodzie nie rozpoczęła prześladowań ludności, póty nikt do tej Targowicy nie przystępował, mimo usilnych wysiłków Branickiego, Rzewuskiego, Potockiego czy Kosakowskich. Stanisław August, przystępując do Targowicy, liczył na to, że uda mu się przejąć ster Konfederacji. I po akcesie króla duża część przywódców lokalnych też zaczęła przystępować do Konfederacji, wiążąc się przy całości państwa i przy królu. Spowodowało to reakcję przywódców targowickich. Szczęsny Potocki donosem skierowanym do Katarzyny ostrzegł, że król chce przejąć Konfederację Targowicką i że nieszczerze przystąpił, nieszczerze skapitulował, i że taka formuła akcesu, jakiej dokonał, jest też niewłaściwa, bo nie potępił w tym akcesie lipcowym Konstytucji 3 maja. Wymuszono na Stanisławie Auguście, już Katarzyna po donosie Szczęsnego, drugi akces w końcu sierpnia 1792 roku. Podczas gdy król i przywódcy państwowi zdawali sobie sprawę z konieczności wobec przegrywanej wojny ustępstw wobec Rosji, społeczeństwo było oburzone akcesem Stanisława Augusta do Targowicy. Tym bardziej, że poddane zostało bardzo silnym represjom wojsk rosyjskich. Tym razem wojska rosyjskie grabiły bez pamięci. To dotyczy korony. W Litwie grabiło to same wojsko kierowane i w tym kierunku sterowane przez braci Kosakowskich, którzy kosztem tej części państwa polskiego powiększali własny majątek. Powszechna nędza pogłębiła niezadowolenie społeczne. W pewnym momencie przywódcy emigracji już się zniecierpliwili tym oczekiwaniem, że Stanisław August nie dochodzi do żadnego porozumienia z Katarzyną, nie proponuje im powrotu, czyli ten kompromis nie następuje.
7 listopada 1792 roku król im odpisał, że na żaden kompromis nie ma szans. Cytuję, co pisał król do przywódców polskich. Głęboko przemyślanym zamiarem imperatorowej jest nas upodlić, osłabić i ogłupić oraz odizolować od wszystkich innych narodów, popsuć armię, monetę i edukację, przywrócić dawne przesądy sarmackie jak liberum veto i absurdalny rozdział Litwy od korony, a nawet wprowadzić nowy rozdział między Wielkopolską i Małopolską. Na żadne porozumienie nie było szans. Gdy rosyjskie wojska trzymały już kraj w ręku, nastąpiły dwa ważne wypadki. Pierwszy, od króla zażądano tego samego, co po pierwszym rozbiorze. Zwołania Sejmu, który zalegalizuje rozbiór. O samym rozbiorze jeszcze za chwilkę powiem. Ale drugi wypadek, wcześniejszy, polegał na czym innym. Załamał się Stanisław August. Stanisław August w jesieni 1792 roku, po tej klęsce, jest człowiekiem zupełnie innym niż był poprzednio. Nie ma sił do walki. On jeszcze nie wie, że będzie rozbiór, ale coraz więcej jest oznak na to wskazujących. W połowie stycznia 1793 roku to stało się jasne, gdy rezydent pruski zapowiedział wejście wojsk pruskich do Wielkopolski. Wprawdzie rozbiór ogłoszono oficjalnie w Polsce, ogłoszono przez Prusy i Rosję, bo tylko te dwa państwa wzięły udział w drugim rozbiorze. Ogłoszono oficjalnie dopiero na początku kwietnia, ale traktat prusko-rosyjski rozbiorowy został podpisany 23 stycznia. I wtedy też król został ultimatywnie poproszony o, czyli zażądano od niego o zwołanie Sejmu, który rozbiór zaaprobuje. Popularny w Warszawie wierszyk głosił, że zwiódł król pruski marszałków, marszałkowie posłów, a carowa Morskiewska targowickich osłów. No, pierwsza część tego wiersza odnosi się oczywiście jeszcze do Sejmu Czteroletniego. Sejm Grodzieński, ostatni, rozpoczęty na wiosnę 1793 roku i trwający do jesieni, nie tylko musiał zaakceptować rozbiory pod presją wielu tysięcy wojsk okupacyjnych, które w dalszym ciągu niemiłosiernie grabiły kraj, ale został mu też narzucony traktat rzekomego przymierza z Rosją. To było paktum zależności, albowiem oficjalnie wedle tego traktatu przymierza z połowy października 1793 politykę zagraniczną i dowództwo wojskowe połączonych państw, czy sojuszniczych państw Rosji i Polski miała sprawować Rosja. W drugim rozbiorze Rosja wzięła kolosalny szmat o 250 tysięcy kilometrów kwadratowych. Dzisiejsza Polska ma 312 tysięcy kilometrów, więc Państwo mogą sobie wyobrazić. Ponad 3 miliony ludności. I wzięła to na wschód wzdłuż całej granicy. Najlepiej sobie tę granicę wyznaczyć od Drui w powiecie brasławskim, Druja, Pińsk na Polesiu, do Zbrucza, który był granicą pierwszego rozbioru austriackiego. Powstała granica austriacko-rosyjska. Prusy wzięły znacznie mniej, 58 tysięcy kilometrów kwadratowych, ale wzięły na zachód od linii Częstochowa-Warszawa. Warszawa się ostała, Częstochowa była pruska. To było 1,13 miliona ludności. Państwo, które ostało się, taki kadłub, był niezdolny do życia. Z gospodarczych względów nie byłby w stanie się utrzymać. W dodatku Rosjanie wymyślili sobie, że żądając redukcji polskiej armii, będą mogli dużą część, oni liczyli, że mniej więcej 20 tysięcy, wcielić od razu do siebie, czyli za darmo dostać znakomitych rekrutów i oficerów. Bo nie w czasie, po tym jak okazało się, że jest rozbiór, emigranci zrozumieli, że liczenie na negocjacje z Katarzyną było drogą donikąd i zdecydowali o przygotowaniu powstania. Stoczenie ostatniej walki z Rosją, walki, która może okazać się zwycięska. Jak mogła się okazać zwycięska, skoro wiosną 1792 roku nie potrafiliśmy pokonać Rosji.
Otóż po to, aby społeczeństwo uwierzyło, że warto się zerwać do nowej walki o wolność, powstała książka o ustanowieniu i upadku Konstytucji Polskiej 3 maja. Największy udział autorski miał ksiądz Hugo Kołądaj, który, podkanclerz, który na posiedzeniu 23 lipca 1792 głosował za przyjęciem, za przejściem Stanisława Augusta do Targowicy, za akcesem. Był bardzo utalentowanym także literatem i ta książka o ustanowieniu i upadku Konstytucji Polskiej, antedatowana, bo ona wyszła pod koniec 1993 roku, w Warszawie była prawdopodobnie publikowana, ma inne miejsce i rok. Ta książka w fałszywym, zupełnie opacznym świetle przedstawiała dzieje i Sejmu Czteroletniego i zwłaszcza wojny polsko-rosyjskiej z 1792 roku. Tę wojnę, czy odium za przegraną wojnę zrzucono na Stanisława Augusta. Była szansa na zwycięstwo, a oportunistyczna postawa króla, który nie wierzył w tę szansę, spowodowała, że przegraliśmy. Tylko w ten sposób, jak się wydawało autorom, w fałszywym zwierciadle przedstawiając wydarzenia, można będzie natknąć społeczeństwo do nowego zrywu. Ale ta praca o ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 maja stała się fundamentem do dziś istniejącej czarnej legendy Stanisława Augusta. O tym będziemy mówić na następnym wykładzie. Dziękuję bardzo.